Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, PL program Gorące Pytania. Kontynuujemy rozmowę na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego wobec Polski i postawy Komisji Europejskiej, która nie chce przyznać pieniędzy Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat wyższości konstytucji nad prawem unijnym. Naszymi gośćmi profesor Joanna Senyszyn z Nowej Lewicy, profesor Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. I profesorowi Karskiemu oddajemy głos z prośbą o odpowiedź na ten zarzut, profesor Senyszyn, że premier tak naprawdę złożył ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego nie po to, by uznać wyższość konstytucji nad prawem unijnym, tylko po to, by instrumentalnie stworzyć sobie możliwość niespełniania niektórych wyroków w TSUE. Panie profesorze. Generalnie wymiar sprawiedliwości nie należy do kompetencji instytucji unijnych, ponieważ państwa członkowskie nie przekazały tych zadań do realizacji na poziomie wspólnotowym. Jeśli spojrzymy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zobaczymy, że tam nie zostały zakwestionowane przepisy unijne w takim brzmieniu, jak były one przyjmowane przez państwa członkowskie, tylko odniesiono się do tych przepisów traktatu lizbońskiego, czy też traktatów unijnych w treści ukształtowanej traktatem lizbońskim, które zostały następnie inaczej zinterpretowane przez instytucje unijne. Inaczej niż w ten sposób, jak one były rozumiane przez państwa członkowskie, gdy je tworzono. No i podstawowe pytanie na przykład, czy Unia Europejska czy TSUE ma prawo wydawać postanowienia tymczasowe i nakładać kary finansowe. Postanowienia tymczasowe TSUE może przyjmować, bo tak jest, bo takie zostało określone w traktatach, ale już kar finansowych nakładać nie można, ponieważ traktaty przewidują tylko możliwość nakładania kar finansowych za niewykonanie finalnych orzeczeń. A zgodnie z zasadą przyznania, określoną w artykule 5 Traktatu Unii Europejskiej, instytucje unijne, w tym TSUE, mogą tylko tyle, na ile pozwalają traktaty. To ciekawa rzecz, pani Lapuerta już nie pracuje w Trybunale. Pani Lapuerta już fizycznie w tym budynku nie urzęduje, ponieważ zakończył się czas, na który została wybrana. Teraz sędzina, która jednoosobowo wydawała postanowienia tymczasowe w sprawie zamknięcia Turowa, następnie przechwytywała polskie wnioski skierowane do Wielkiej Izby z odwołaniem od jej decyzji i rozpatrywała je ponownie jednoosobowo negatywnie, a następnie nakładała kary finansowe również jednoosobowo, już nie jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie w jakichś szczególnych okolicznościach przedstawić, po prostu minęła jej kadencja, widać, chciała odejść z przytupem. Niektórzy mówią, że to taka sędziowska celebrytka, która lubiła być widoczną w różnych mediach. Może się minęła z powołaniem, może powinna zostać politykiem, może rzeczywiście znowu wypłynie gdzieś jako polityk. Natomiast w tej chwili prosta podstawowa rzecz, o której mówimy. Możemy tak po kolei prześledzić, jak instytucje unijne rozszerzają swoje kompetencje kosztem państw członkowskich. No i widzimy, że trudno uznać za prawidłowy, praworządny, właściwy system, w którym tak rozdystrybuowano kompetencje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, iż jedna i ta sama pani może jednoosobowo zastosować środki tymczasowe, już nawet jakby nie były karkołomne, bo zamknąć kopalni tak po prostu nie można, a skutki ekologiczne byłyby o wiele gorsze niż w przypadku kopalni działającej, o ile jakiekolwiek są. Ale że jedna osoba może jednoosobowo zastosować środki tymczasowe, zamknąć kopalnię, następnie jedna i ta sama osoba może jednoosobowo przechwycić wniosek skierowany nie do siebie i rozpatrzyć go odmownie, wniosek z odwołaniem od swojej decyzji, a jeszcze potem na dokładkę jednoosobowo nałożyć kary na państwo za niewykonanie pierwotnej decyzji w ramach jakiegoś focha obrażonego za to, że się nie odwołano do kogo innego od jej pierwotnej decyzji. Czy tak wygląda praworządnie funkcjonujący Trybunał Międzynarodowy? Czy tak wygląda praworządne stosowanie traktatów, gdzie artykuł 5 traktatu, gdzie kompetencje państw członkowskich, które w tym momencie podeptano? I gdy premier Mateusz Morawiecki występował na forum Parlamentu Europejskiego, to mniej w zasadzie to było dyskusji, oczywiście na przykładzie Polski, ale tu mniej było dyskusji na temat Polski jako takiej, natomiast więcej było na temat modelu funkcjonowania Unii Europejskiej. Tak jak mówiłem, mimo pewnych jakby obrzędowych zachowań, bardzo przewidywalnych, gdzie frakcyjnie głosowano albo tak, albo,
albo odwrotnie, to jednocześnie wśród tych osób jednak powstawała taka refleksja, pewien dyskomfort. I to, co mówiłem, że potem przychodzili do mnie europosłowie z innych ugrupowań i mówili, że są po naszej stronie, bo tak dalej być nie może. I to jest ten pewien dobry efekt. Ja później też napisałem SMS-a właśnie do premiera Morawieckiego i mu o tym powiedziałem, że jednak to wystąpienie jego na forum Parlamentu Europejskiego to nie tylko było tak, nie można odbierać jak rzucanie grochem o ścianę, ale należy odbierać, że jednak pewne tutaj pozytywne elementy zakiełkowały i zrozumienie. To, że ktoś pod jakąś presją polityczną zagłosował za rezolucją, co do której wiadomo, że nie ma żadnej mocy sprawczej, nie znaczy, że gdzieś nie powstaje to przekonanie. Potem czytamy właśnie różnego rodzaju opracowania poważnych osób, poważnych niemieckich, francuskich, profesorów prawa międzynarodowego. Panie profesorze, ja muszę troszkę skracać profesorskie wypowiedzi, bo wiem, że wykładowcy mają tendencję do 90-minutowych wystąpień. Natomiast pan tutaj ważne zarzuty wobec Unii Europejskiej, że rozszerzają się kompetencje instytucji unijnych i że nie ma w traktatach, pani profesor, kompetencji Unii do ingerowania w wymiar sprawiedliwości różnych krajów, a także, że te kary wolno nakładać przez TSUE za niewykonanie finalnych orzeczeń, a nie tych w trakcie postępowań. Także tutaj jest taka teza, że Unia Europejska przekracza swoje kompetencje na bardzo konkretnych przykładach. Znaczy, jeżeli chodzi o kompetencje w zakresie wymiaru sprawiedliwości, to przecież Unia Europejska absolutnie nie ingeruje w system wymiaru sprawiedliwości, który, nie czarujmy się, został całkowicie zepsuty przez tą deformę Ziobry. Przecież miały być sprawy rozpatrywane szybciej, są rozpatrywane wolniej. Zrobił się cały w sądzie jeszcze większy bałagan. Sędziowie są bezpodstawnie odsuwani od możliwości sądzenia, więc łamana jest... Ale o tej Unii Europejskiej, pani profesor, o Unii Europejskiej, no bo jednak Unia Europejska nie chce Izby Dyscyplinarnej, nie chce Krajowej Rady Sądownictwa w takim składzie, ingeruje. Nie to, że nie chce Krajowej Rady Sądownictwa, tylko że nie chce Krajowej Rady Sądownictwa w takim trybie, no, czyli wtrąca się w te sprawy wymiaru sprawiedliwości. Wchodzi Ziobro i mówi, jak głosować. No to są skandaliczne rzeczy w Krajowej Radzie Sądownictwa. Niemiecki sędzia, który orzekł, że nie należy stosować środków przeciwko COVID-owi i że są one niezgodne z niemiecką ustawą zasadniczą, został przez władze niemieckie odsunięty od orzekania. Nie wchodźmy sobie w słowo. Także tutaj chodzi o to, że te podstawowe pryncypia, a więc prawa człowieka, demokracja, praworządność, no ja powtarzałam to jeszcze raz, nie ma żadnej sprzeczności między prawem europejskim a polską konstytucją. To są po prostu wymysły pisowskie, żeby nie stosować się do wyroków TSUE. To są wymysły pisowskie, żeby częściowo wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, no bo skoro się wyprowadza z systemu prawnego, to jest pierwszy krok do wyprowadzenia w ogóle z Unii Europejskiej. Dlatego, że rzeczywiście PiS to chciałby traktować Unię jak taki bankomat. Niech dają pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, niech dają pieniądze na Polski Ład, bo to jest nasz przecież, to jest nasza kiełbasa wyborcza. To jest nasz program wyborczy, który zresztą się całkowicie sypie, bo... Pani profesor, ale ja wiem, że PiS jest najgorszą rzeczą. Żebyśmy wsadzali z tyłu te kasetki z banknotami do bankomatu, a następnie mówią nam, że niestety nie możemy wypłacać z tego urządzenia, no tak, więc mamy być elementem zasilającym Unię Europejską poprzez właśnie tanią siłę roboczą, poprzez bycie rynkiem zbytu dla towarów z innych państw członkowskich, zwłaszcza z Niemiec. Natomiast, że nie mamy prawa być beneficjentami Unii Europejskiej, natomiast mamy zasilać Unię Europejską środki finansowe. No nie tak funkcjonuje normalny model partnerskiej współpracy. Wygrywa ten, kto ma lepszy mikrofon w naszym połączeniu. Ale pani profesor... Natomiast Unia nie chce dawać pieniędzy i słusznie na program wyborczy. Ale naszych pieniędzy, moich pieniędzy nie chce dawać Unia mnie. Polakom i nie wykluczone,
wykluczone, że to się tak skończy, że właśnie samorządy, zresztą no w połowie samorządów ponad rządzi PiS, ale że te samorządy, to jest większe prawdopodobieństwo, że będą rozsądnie wydawać te pieniądze, więc być może właśnie to pójdzie w tym kierunku. My absolutnie, cała opozycja nie chce, żeby Polacy tracili, bo my doskonale wiemy, to już Urban mówił, że rząd sam się wyżywi. Natomiast nam chyba chodzi inny rząd o to, chodziło, żeby te pieniądze były z pożytkiem wydatkowane na Polaków. Dobrze, panie profesor, bo o PiS-ie wiemy, że jest tak zły, ale jednak nie uzyskałem odpowiedzi na ten fakt, który sama pani przyznała, że jednak Unia Europejska się nieco w ten wymiar sprawiedliwości miesza, a profesor Karski twierdzi, że nie ma takich kompetencji traktatowych. Ale do pana profesora na koniec pytanie to tytułowe. Czy Bruksela złamie polski rząd, czy jednak wycofamy się, nie wiem, z orzeczenia Trybunału, z tej reformy sądownictwa, jakakolwiek by ona nie była, pod presją Brukseli? Oczywiście, że nie. Teraz też w tym tygodniu rozmawiałem osobiście z jednym z wysokich urzędników Unii Europejskiej, który powiedział mi, że, musi dojść do jakiegoś przesilenia. Teraz po stronie instytucji unijnych istnieje teraz takie przekonanie, że Polska jest potrzebna do tego, aby Unia Europejska mogła dalej prawidłowo funkcjonować. Nawet wręcz użył takiego sformułowania, niektórym zaczęły się już trzęść łydki na myśl o tym, co Polska mogłaby zrobić. My nie będziemy podejmować żadnych działań, które miałyby zastopować funkcjonowanie Unii Europejskiej. Natomiast z pewnością no, nie będziemy podejmować też działań, które no, jakby są, byłyby nieadekwatne w stosunku do naszych praw, które są odmawiane naszemu państwu. Osobiście na przykład nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy dalej gwarantować funkcjonowanie Funduszu Odbudowy i te kredyty zaciągane w ramach, czyli być jednym z gwarantów w sytuacji, gdy te środki zostaną odmówione Polsce. Myślę, że też z tego powodu właśnie świadomości, że bez przy wycofaniu gwarancji ze strony któregokolwiek z 27 państw członkowskich ten system się sypie. W związku z tym ciągle na wierzchu te stwierdzenia jakby buńczuczne mają miejsce, natomiast potem przychodzą pokornie do nas urzędnicy unijni, mówią, ale wy te środki otrzymacie. Naprawdę bądźcie pewni, że otrzymacie. Już wkrótce je dostaniecie, zaraz je dostaniecie. Tylko naprawdę naprawdę nie zwracajcie uwagi na to, co się tutaj na was złego mówi. Natomiast my jesteśmy godnym państwem i też nie pozwolimy, żeby po prostu co chwila zwracano nam uwagę w sposób nieuzasadniony, niepotrzebny, szkodzący jakby też funkcjonowaniu zasady lojalnej współpracy, która jest jedną z podstawowych zasad wpisanych w funkcjonowanie Unii Europejskiej do traktatu. Więc my nie będziemy niczego psuć, ewentualnie może będziemy się wycofywać z pewnych sektorów funkcjonowania Unii, jeśli nie będziemy otrzymywać w ramach tych sektorów po prostu tego, co się nam należy. No na takiej zasadzie, tak jak powiedziałem, że wiele się mówi o bankomacie, zapominając, że bankomat ma dwie strony. Żeby z niego wypłacać, ktoś tę kasetkę z banknotami musi do niego włożyć. I teraz od nas się żąda zasilania tej kasetki, natomiast się mówi, że ale absolutnie do tej kasetki nie macie się od drugiej strony. Ale za każdy jeden złoty wpłacony do Unii dostawaliśmy do tej pory 7 złotych. I muszę tu postawić kropkę. 80% szło do niemieckich przedsiębiorstw. Drodzy państwo, ten spór profesorski jest trudny, wymagałby więcej czasu, ale na nasze dwie 15-minutowe gorące pytania dostaliście państwo po tyle samo czasu, tylko że profesor Karski miał mocniejszy mikrofon przy komputerze. Serdecznie państwu dziękuję. To profesor, to następnym razem się zamienimy z panią profesor. Albo pani profesor mocniejszy mikrofon każe asystentowi kupić. Profesor Joanna Senyszyn z Nowej Lewicy, dziękuję profesor bardzo. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości byli moimi i państwa gośćmi. Państwu serdecznie dziękuję i także naszym widzom dziękuję, zachęcając do pozostania z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.